Witajcie, Dawid z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku z Workers and Resources Soviet Republic. I tak jak mówiłem, między odcinkami odczekiwałem troszeczkę czasu, żeby znowu zdobyć trochę pieniędzy. Mam aktualnie prawie 1,5 miliona rubli, także jest to naprawdę fajna kasa już moim zdaniem przynajmniej. I teraz będziemy mieć małe przeróbki na dobrą sprawę w tym miejscu. O co chodzi? Znaczy, czy ja chcę to teraz przerabiać? Nie, teraz nie chcę tego przerabiać. Na razie chciałbym się skupić na czymś innym. Konkretnie na tym, że mamy bardzo duże bezrobocie. I pełny przystanek, cały czas po prostu pełny. I nic innego tu się nie dzieje. Więc ja chciałbym powolutku zacząć... Nie wiem, na przykład... na przykład zakład przeróbki kruszywa chciałbym postawić. Tylko nie z tych, tylko może z tych? Tak, z tych. Czyli tutaj maksymalnie 200 ton żwiru na dzień. Poczekajcie, on nie ma wyjścia. Ten ma tylko wejście też. Ten ma wejście i wyjście, ale trzeba mu doprowadzić prąd w pewien inny sposób. No dobra, niech tak będzie. Tylko teraz tego, ja bym chciał to zrobić gdzieś tutaj. Znaczy zakład kruszywa i składowanie tego chciałbym tutaj zrobić. Prawda? Czyli tak jak mówiłem... Ej. Trzeba to wygładzić. Troszeczkę bardziej jeszcze. Generalnie to tak, może zacznijmy od torów. Które tory... nie to, tylko to. Które to tory miałyby sobie iść gdzieś tam. W taki sposób. I tutaj gdzieś miałby się zaczynać tunel. Teraz tego ja bym chciał to sobie mniej więcej zaplanować, gdzie to miałoby iść. Powiedzmy, że gdzieś tutaj. Powiedzmy, że zrobimy coś takiego, że tutaj jest narzędzie terenu, pach, i po drugiej stronie sobie byłoby narzędzie terenu, które by sobie zrobiło pach. I teraz, no właśnie, ja bym chciał, żeby wysokość była taka sama tutaj, co jest tam, i żeby ten tunel poszedł po równym. Bardziej równo już się chyba nie da. Czyli idealnie w tą kropeczkę trzeba się teraz wcelować i do tej kropeczki idealnie trzeba by to wszystko wyrównać. Ciach. I tu by sobie wychodził tunel nasz. No, tak o, mniej więcej. I uwaga, od razu mówię, tutaj kupę siana na to wyrzucę. Więc to, tym się nie zdziwcie. Dobra. To ma narzędzie, można sobie wyłączyć i w takim razie budujemy tunel. No i tylko od razu mówię, że budujemy to samodzielnie na razie, czyli na razie planujemy. Dotąd. Zaraz obok drugi. I czy wyszły one równo? Wyszły idealnie chyba równo. Tak, wyszły pięknie, ładnie, ślicznie wręcz. Teraz trzeba tylko podpięcie zrobić. No właśnie, z tym będzie większy problem. O, a nawet nie taki wielki. Dobra, więc to by sobie tak było. 600 tysięcy rubli na to pójdzie. O kurde, tego się nie spodziewałem, ale tutaj muszą być tory od razu poprowadzone, żebyśmy mogli tutaj się dostać później do naszej rafinerii, która tam będzie w tamtej okolicy. Więc buduj. Sfinansuj to od razu rublami. Już te tunele mogłyby na razie nie być finansowane chyba. Tak, na razie tunele anulujemy. Niech one się na razie nie budują. Na razie niech się wstrzymają.
Dopóki nie zrobimy tego tutaj, co tu ma być. Czyli tak, przede wszystkim to tu musi być taka droga, która będzie se tu odchodzić. I będzie se iść mniej więcej tak. I tu by sobie był też tunel drogowy. O, pięknie, ładnie. Podoba mi się. Ue, no ty, nawet ładnie wyszło. Okej. Okay. Bo wiecie, autobusy jakieś, albo nie wiem, chociażby cysterny z paliwem, czy coś, też miło byłoby, jakby mogły tutaj przejechać w miarę swoich możliwości. Nawet ta droga wyszła na płaskim. Nie ma gór, dolin, o co najbardziej mi chyba chodzi. Dobra, rozpocznij budowę, z tym, że tą drogę tutaj możecie od razu zbudować. I tą też. Tak. Drogę od razu. A z tunelem się trzeba wstrzymać niestety, tak. Dlatego, że to są bardzo drogie rzeczy. Ja myślę, że możliwe nawet, że będziemy to sami kończyć, chociaż niekoniecznie, nie wydaje mi się. Ale warto o tym myśleć, prawda? Wcześniej. Tak. Dobra, teraz zatem tak. Zatem ja bym chciał tutaj sobie mniej więcej stworzyć takie coś. Stacja załadunkowa, przeładunkowa. Stacja towarowa? Nie. Tutaj gdzieś będziemy mieli takie ładne składy, materiały sypkie. Nie napędy taśmociągu, tylko o, składy. I tutaj ja bym chciał zrobić taki duży skład materiałów sypkich. Który to by se był tutaj? Na razie dociągnięta droga byłaby taka. Mówię, jak na razie. Do niego tory. To od razu można zbudować oczywiście. Bo tutaj to nawet nie ma dyskusji. Ej, no ja szczerze mówiąc nie wiem, jak ja bym to musiał zbudować. Że to miało ręce i nogi. Lekka kraksa, bym rzekł. Czyli co, musiałbym tutaj gdzieś przeciąć aż? Nie, no nie róbcie sobie jaj, nie? To sobie tak musiało być jakoś. O, w ten sposób. Wtedy nie wejdą tutaj za długie pociągi, ale no cóż. Nic z tym fantem akurat nie jestem w stanie zrobić. I tym sposobem jeszcze bardziej to skróciłem. Nie no, hit. Szczerze? To tak od czapy się trochę prezentuje tutaj. A tu bym chciał bardzo zrobić zakład przeróbki kruszywa.
Znaczy tutaj wozić przynajmniej, nie? Bo tu byłby kamieniołom, bo tutaj jest ładne źródełko. Jak widzicie, tu jest dużo kamienia. A kamieniołom to lubi. I to jest ten problem. Ho, 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 ho. Jak to załatwić teraz? To jest moje bardzo pobożne pytanie w tym momencie. A ktoś jakiś pomysł? Bo nie ukrywam, że jestem w kropce troszeczkę. A wyjazd jak? A tutaj w ogóle jest tunel, więc to tam krzyżuje całe plany. Możliwe. Chyba, że od razu jakoś skręcę. Ej, patrzcie. Nie, zbyt ostry jednak. Dobra. Kurczę. Tej drogi by nie mogło być. To by może pykło. Tak, no. Skrzyżowanie. Szczerze mówiąc, to mam trochę teraz taki... Co tutaj wykombinać w tej sytuacji? To niech zbudują, bo to już tak będzie musiało być niestety. No, czyli tak, tutaj wjazd, tutaj wyjazd. Prawda? Tu w dwie strony. Tu będzie i tak tylko jeden pociąg prawdopodobnie jeździł jak na razie. Później może jakiś drugi wymyślimy, chociaż kurde. Jak drugi, to by nie mogło to być w tym miejscu, kurde. Powiem szczerze. Dobra, wiecie co? Zmieniamy tą koncepcję. Znaczy przynajmniej z tymi torami trzeba tą koncepcję zmienić, bo to tak nie może być. To bardzo źle wygląda. Co tu wymyślić z tym fantem w takim układzie? Jak to rozwiązać? Nawet jeśli tu bym chciał tutaj zrobić to. Macie jakieś pomysły? No wiem, teraz mi nie odpowiecie, ciężki temat. Weź se zrobił człowieku kurczę... A, zagadkę. Ewentualnie tutaj by to mogło być, co nie? I tutaj tory odjazdowe w tą stronę. Ej, no kurczę, powiem wam szczerze, bardzo źle. Tym bardziej, że chciałem to załatwić na pociągach. Czyli wywożenie stąd... Nie, tu i tak by musiał być więcej jak jeden pociąg, to i tak źle. Musiało być coś takiego zrobione jak tutaj. Może nie na taką skalę na długość, prawda? Bo tu byłyby krótsze pociągi. Ale fakt faktem tak. Na pewno trzeba będzie zapewnić. Oj. Tak, jak ktoś by był spostrzegawczy, to grę mi wywaliło. Na szczęście nam zapisu nie pokiereszowało. To jest bardzo miłe akurat. Ale w każdym razie trzeba by coś wymyślić z tym. No to w takim razie nie może być w tym miejscu. Więc to można wyburzyć. Straciłem tylko pieniądze. No życie. Ale jak chcę to załatwić tak, żeby tu więcej pociągu podjeżdżało, to tak nie może być. Gdzie to wstawić? To jest moje pytanie. To musi być gdzieś w tej okolicy, dlatego że tutaj będzie, mówię... Ta cała akcja. Plus tutaj będą musieli pracować ludzie. Jak to wygląda tutaj? Żebyśmy tak, ten teren gdzieś tutaj podrównali. I tutaj stworzyć taką rozjezdnię na tym fragmencie. Tutaj ładowanie. Tu. Tu gdzieś byłaby wtedy
zakład przeróbki kruszywa i nawet by mogli, tutaj można by strzelić drogę, żeby do niego dojechać. I chyba tak to trzeba będzie rozwiązać, bo ja lepszego pomysłu na tą chwilę przynajmniej nie mam. Oho, no. I wtedy to można spokojnie wykorzystać, żeby tutaj odjazd zrobić w tamtą mańkę, że tak to nazwę. I tak to będzie właśnie rozwiązane. Tak. Tak to zrobimy, więc tutaj równamy szybciutko teren. Proszę bardzo. W ogóle mam taką manię, taką fazę na Workersy ostatnio, że to jest absolutny hit. Nie ukrywam tego, że nie, ale jest to absolutny hit po prostu. I masakra jednocześnie. Ale serio, jest faza na Workersiki. Także jest nieźle nawet. Teraz pomysł mam taki. No to zaraz wam pokażę jak. Konkretnie. To porównajmy to tyle, ile ma to być. Tak, pieniędzy mi oczywiście nie starczy, bo dlaczego miałby? No, oczywiście, że nie. A uwierzcie mi, zbierałem długo te pieniądze. Znaczy, no długo. Nie jest tak długo wcale też, kurczę, nie? Tam raptem rok gry. Ale no załóżmy, że to jest długo. O, widzę, że tutaj też, kurczę, się kamień ładnie odkrył. Ale dobra, tutaj zrobimy kamieniołom. To tak, może postawmy od razu kamieniołom. Stone Quarry. Takie ładne mam z modyfikacji. I ono gdzieś tutaj ma 82%. Coś. Ja bym chciał te 80 jednak uzyskać, 83. O, 85, 6, 86, więcej nie uzyskam chyba. O, 7, 8, 9, o. Dobra, 90% i więcej nie idzie uzyskać, dobra. Więc tu postawimy nasze quarry. Znaczy quarry, stone quarry. Które będzie wydobywać dla nas kamień. Dobra, wybuduj się do końca. Okej, mamy nasze quarry. Teraz tutaj trzeba by zakupić, no właśnie, koparkę. Albo digging crew. Nie, myślę, że koparka akurat, a nawet dwie koparki będą tutaj sobie spokojnie pracować. Wydobywać nam kamień, jak widzicie. Jest to dość szybka opcja na produkcję kamienia. Ile on produkuje maksymalnie w ogóle? Dzienna na pracownika 3,5 tony. 50 pracowników max, ale oni są uznawani jako... No właśnie, i to jest bardzo dobre pytanie. Jako 33 pracowników, czyli 66 to jakby pracuje? Tak to można odczytywać? Chyba tak. Chyba tak to właśnie należałoby nawet odczytywać. Przejazd przez tory byłby sobie w tym miejscu. Dlaczego w tym? Chyba już wszyscy doskonale wiedzą, że tutaj już mamy rozjazd, więc tu nie może być. Prawda? No bo pociąg nam się... Znaczy tutaj by się jeszcze zmieścił, nie? W tym miejscu. No ale nie będę kombinował. Czyli tak, tutaj jest tak. Gdzieś dotąd trzeba by tak. Własnymi siłami. Na razie zaplanujmy sobie, jak to tam miałoby być. Czyli gdzieś tako. Dobra. To tak mogło być zbudowane, więc niech zbudują to od razu. Dobra. A, on jedzie się zatankować, rozumiem, tak? Wiecie co, ja bym wam dał może własny, prywatny... Co o tym sądzicie? Że tu byłoby rozpięcie linii. Tu byłby sobie switch. Cyk. I spięcie razem tego. Ciach.
i ciach. I to zbudujcie. I zaróble tego switcha. Dobra. Tam dalej prąd już jest. Tak, wy chcecie jechać tam, a ja bym chciał, żebyście się tutaj tankowali, żebyście nie musieli nigdzie wyjeżdżać, więc już wam to tworzę. I elektryczność. I podstacja elektryczna. Może być nawet i ta. Cyk. Za ruble. I tu wam zrobimy podziemny kabel. Taką mniej więcej. Dobra. Cyk. Za ruble wybudowane, dziękuję bardzo. Dobra, więc wy już będziecie mieć prąd. Pamiętajcie, grunt to prąd. I tu gdzieś trzeba by tak, tutaj strzelić takiego. Bo skoro mamy możliwość, to w sumie można by taśmociągiem przynosić te kamyki, nie? I kolejny by był sobie w takim razie gdzieś tak, o. Dobra, czyli kamienie ładnie idą sobie same. Pięknie, podoba mi się. To jest najpiękniejsza z opcji. Czyli teraz tego. Dobra. Wiem już, jak to rozwiązać. Czyli teraz tego. Zakład przeróbki kruszywa. Ten? Ten nie ma wyjścia. Ten ma wyjście? Ten ma wyjście, dobra. Teraz tego. Tutaj masz wejście jedno. Ej, nawet by to było po bożemu, że tak powiem. By sobie to było tutaj. Pyk. To od razu zbudujcie, bo jestem tego pewien, że to tak będzie tutaj. Dobra. Tu by się przydało ten teren jeszcze tak podciągnąć. Tu. W tą stronę dokładnie. I tutaj wygładzić. Dla tej drogi. Zobaczymy, czy teraz ładnie nam zejdzie droga. Nawet równo. Nawet równo. O. I pięknie. No dobra, tak, musiałem zrobić małe cięcie na chwileczkę. Teraz tego. Tutaj sobie będziemy ładować nasze... O, kolejne. Ładnie, ładnie. Nasze pociągi. I teraz tak, tu w tą stronę trzeba będzie to wyciągnąć. I kolejne pieniądze. 200 tysięcy mi zostało. Bańka poszła lekko, już w tym momencie, bezproblemowo, dosłownie. A więc teraz tak, tu trzeba to pociągnąć. I to myślę, że jeszcze mały kawalątek. Że to miało rączki i nóżki. I znowu to samo, tak? Musiałem jakiś taki dziwny dzień nalotu. Dobra. Teraz tego, tutaj podciągniemy to jeszcze i brakło nam właśnie w tym momencie pieniędzy. Na szczęście pociąg się właśnie rozładowuje, więc nie braknie nam na podstawowe rzeczy, które tutaj potrzebujemy w mieście. W ogóle to mamy
143 osoby bez własnego mieszkania, które nie mogą pracować, nie? To tak podkreślam, że jeżeli ktoś nie ma własnego mieszkania, to pracować dla nas nie będzie. Tak, dosłownie. A tutaj chciałbym jeszcze w ogóle zrobić mały areszt. Nie ukrywam, to byłoby chyba dobre rozwiązanie. Mało oczywiście, prawda? Tutaj bym go strzelił. A po co to wam zaraz powiem. Tylko oczywiście nie teraz jeszcze, bo właśnie, tutaj leci dopiero kurs z pieniędzmi. Znaczy ja to tak mówię, kurs z pieniędzmi, leci oczywiście kurs z węglem, ale ten węgiel da nam pieniądze. I to o to mi chodzi. Teraz tak o, zaplanujemy sobie tory, które tutaj będą odchodzić. A te tory, może nie mogą iść tak. Będzie tak, delikatnie wyciągnięty tor. Obserwujcie dobrze. Ten wystarczy w zupełności. Teraz tutaj będzie wyciągnięty most. To już będzie wyjazdówka, że tak powiem. O, w ten oto sposób. Tak, i to zażre kolejne 250 tysięcy rubli, ale ja nie mam, szczerze mówiąc, lepszego pomysłu, jak to tutaj spiąć razem. No tu jest tak stromo, znowu wyrównywać tą górę tutaj, no mi się nie chce osobiście na pewno. Tutaj będzie taki drugi podjazd, co nie? Tu będzie pojedynczy akurat. Tak, to od razu mówię, że tu będzie pojedynczy, który będzie się rozjeżdżał. A tutaj teraz będzie tak. Taki, który będzie wchodził w ten tor, a to będzie od razu zjeżdżać w jeden. Pięknie, ładnie. Ej, moje pytanie, można w środku mostu walnąć? Semafor? Nie można. Więc będzie tak, wyjazdówka. Tutaj, tutaj. One sobie będą jechać tutaj i będą się łączyć w jeden. I tu będzie miał swój wyjazd. Co nie? Dobra. To zaplanujmy, że to tak może być zrobione. Bo nie ukrywając, jest to dość dziwne, ale... ale wiecie, jeżeli działa, to znaczy, że nie jest dziwne. Ok? Dobra. Się tego trzymajmy. Teraz tego... Tutaj trzeba zaplanować ten podjazd, czyli gdzieś tutaj by się kończył. Tak? Coś takiego? Coś takiego. Teraz tak, tu jest oczywiście przejazd, którego się kończy tam. Okej. Super. I tu wjazdówka musi być. No i tak to sobie będzie wyglądać. Dosłownie. Czyli tak, ten jeden tor będzie sobie szedł tutaj. I on się będzie zaraz dzielił. Gdzieś tutaj. Gdzieś stąd będzie wychodził w tą. I stąd nie może być. Więc stąd gdzie wychodził sobie w tom. No i tak by to sobie musiało być, tak jak mówię. Dobra. Czyli teraz znowu miarkę trzeba złapać. Narzędzie pomiarowe. Żeby to miało 400 metrów. Oj, się tutaj będzie kończyć.
No to jeszcze kawał równania będzie przede mną. Ale tak jak mówię, brakło mi pieniędzy, więc znowu ja muszę czekać na pieniądze, więc... No niestety. Ale w tym czasie tutaj, tak, tutaj będzie się składował tylko żwir. I w tym czasie, w którym będziemy czekać na pieniądze, teraz tak, na pewno rozpocznie planowaną budowę, niech to się zaplanuje, że tak powiem, żeby nie było po tym jaj, że nam się to skasuje. I autobusy. Autobus. Może Jelcza weźmiemy? Weźmy Jelcza. Taki jeden Jelcz se tu będzie jeździł i na razie produkował nam po prostu... Czyli tak, tu ładuj tylko roboli i wieź ich tutaj. I zobaczmy se Jelcza. No jedzie... Szczerze? Ja nie widzę różnicy między tym Jelczem a tamtymi Skodami. Ej, no kurde, takie podobne. Prawie że jeden do jednego. No kurde, akurat jedzie z naprzeciwka taka. No patrzcie teraz, tak? No to jest ten sam autobus. Tylko ze zmienioną nazwą. Czuję się oszukany. Chciałbym zdjęcie. F12. Dziękuję. Pięknie, ładnie, ślicznie. I wiecie co? W tym miejscu to byłby koniec tego odcinka, także dziękuję wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych, polecie ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku, kiedy to zrobimy znowu coś, mam nadzieję, przydatnego. Także na razie wszystkim, pa pa!